Witajcie w kolejnym odcinku. Zmieniamy dzisiaj temat. Będziemy rozmawiać o pomaganiu ubogim lub litowaniu się nad ubogimi. Będziemy dotykać fragmentu z przypowieści 19 rozdziału, ale zanim, Dariusz, czy w tym kontekście czułeś kiedyś, że to było zmarnowany twój wysiłek i czułeś się oszukany? Nieraz. Nieraz. Są dwie rzeczy, które wpływają na to, że być może doświadczałem tego częściej niż inni ludzie, dlatego że gdy mieszka się w budynku kościoła, to często osoby przychodzą do kościoła szukając pomocy. I wtedy jest się automatycznie narażonym na to, że przychodzą i te osoby, które prawdziwie jej potrzebują, i te, które może też jej potrzebują, ale zużyją ją w jakiś tam trudny sposób. Pamiętam taką historię. Dwie pamiętam takie bardzo trudne, ale jedną może teraz opowiem, może do drugiej później nawiążę. Był taki człowiek w Kielcach, który przyszedł do nas i rzeczywiście potrzebował pomocy. I my mu pomogliśmy na różne sposoby. Ja z nim nawet Biblię zacząłem studiować, pomogliśmy mu znaleźć pracę, finansowo mu pomagaliśmy, nawet gdzieś tam nocował, jeśli dobrze pamiętam. I wydawało się, że wychodzi na prostą, bo no, miał problemy tam z różnymi rzeczami, ale nie był alkoholikiem, więc było może łatwiej w tej kwestii, ale ciągle miał te finansowe potrzeby i ciągle chciał, żeby mu pomagać, nie? No ale w pewnym momencie już, bo też jako zbór mu pomogliśmy, też chciałem to zaznaczyć, w pewnym momencie on zarabiał więcej niż ja, bo pracował na budowie i dobrą miał pracę, i nadal przychodził po pieniądze. I w jednego dnia my z Honoratką mówimy mu, wiesz co, już nie, jakby możesz być samodzielny, możesz sobie nająć coś, stać cię na to, już jakby wystarczy. I on wtedy powiedział, ja powiedziałem, że nie mamy już też pieniędzy, bo wtedy nie mieliśmy więcej oszczędności. On powiedział, no to może byście coś sprzedali, może jakby, nie wiem, jakieś meble czy coś i wtedy moglibyście mi pomóc. I to był dzień, w którym definitywnie skończyła się nasza relacja. I nie chodziło o kwestię tego, że powiedziałem mu, że ej, nie przychodź już więcej, ale jasno zakomunikowałem, że w takich warunkach, w jakich jest, mając takie możliwości, jakie ma, ja nie będę mu więcej pomagał. I wtedy nagle okazało się, że już nie jest zainteresowany ani Biblią, ani niczym innym, no bo jakby nie mógł liczyć więcej na pomoc. Okej. Okay. To była dłuższa historia z tych takich... Trudna historia, to prawda. A ty miałeś coś takiego? A jeśli nie taką, to jak radzisz sobie, jak na przykład ludzie cię po prostu proszą o pieniądze, a ty widzisz, że na przykład domyślasz się, że mogą mieć problem z alkoholem, albo nawet jesteś tego pewny? Ja właśnie po przeczytaniu tego wersetu, którego jeszcze nie czytaliśmy, podjąłem pewną decyzję. Okay. I nie wiem, czy najpierw czytamy, To może przeczytajmy. Dobrze. 19:17. Kto się lituje nad ubogim, pożycza Panu, a ten mu odpłaci za jego dobrodziejstwo. Kilka lat temu wpadłem na ten fragment i to było dla mnie takie odkrywcze, że to nie ja tutaj jakoś pożyczam i jestem z tym sam, tylko Bóg wszystko widzi, czuwa nad tym i jakby On daje na mnie odpowiedzialność hojności. I On jest gwarancją wszystkiego, co ja robię. I On również będzie rozliczał te osoby, które ja pomagam. Nie rozlicza za to, czy ja pomagam, a ich rozlicza, jak oni wykorzystali tą pomoc. I to zrzuciło ze mnie taki ciężar, że ja tu nie muszę być specjalistą od rozumienia strategii, co oni z tym zrobią i jak mu pomóc. Chociaż oczywiście dobrze jest wiedzieć, jak pomagać osobom uzależnionym, czy osobom, które straciły coś w wyniku na przykład choroby, czy jakiegoś kataklizmu i tak dalej. To są jakby na pewno dwojakie potrzeby i niż człowiek, który nigdy nie nauczył się pracować, czy gospodarny. Natomiast jakby dla mnie było ważne, że gwarancją, jakby takim rozjemcą, sędzią i gwarancją jest tutaj Bóg. I ja nic na tym nie stracę, jeżeli robię to ze szczerego serca, bo Bóg to widzi i On gotów jest, nawet jeżeli ja, jakby się coś stało, pomóc w takiej sytuacji. I jeżeli mam czas oczywiście, i mówię tutaj o takim drobnym pomaganiu, że ktoś na ulicy mnie zaczepia, czy czasem przychodził do nas do mieszkania,
i potrzebował pomocy. Jeśli mam czas, to kupuję mu to, co jest potrzebne. Mhm. Jeśli leki, to leki. Jeśli jedzenie, to jedzenie. Jeśli alkohol, to mówię, że ja nie piję i życzę, żeby on rzucił i tak dalej. Czy papierosy, to mówię, że zapraszam na odwrót, bo czasem prowadzę. No w sensie tak. raz organizowaliśmy, ale jakby staram się do tego nawiązać. Natomiast jeżeli nie mam czasu, to po prostu daję jakąś kwotę i wtedy zaznaczam. Bóg uczy mnie dobroci i pomagania. I wręczam jakieś pieniądze, nie 5 zł, bo byłoby mnie wstyd, że aha. mówię coś wielkiego i daję jakieś złoty 2, ale wręczam jakieś pieniążki i mówię, mnie Bóg uczy jakby hojności, a Pana gospodarności i życzę mądrości w wydawaniu pieniędzy. Ciekawe podejście. Jakby chcę zaznaczyć to, żeby on czuł tą odpowiedzialność, a nie, że ty wpadł mi jakieś tam 10 zł, dawaj się napijemy, nie? Tylko to są pieniądze, które ja daję, bo i też za dużo nie mam, ale daję. Nie? I jakby w takim ujęciu to zmieniłem. No bo to, czego my na pewno nie chcemy powiedzieć, albo może inaczej to wyrażę, to, co na pewno chcemy powiedzieć, to, że nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, jak pomóc, komu i kiedy i czy pomóc. To są rzeczy, o których każdy sam decyduje w chwili, w momencie, w której się znajduje. Pamiętam inną sytuację, zepsuła nam się kija, w Kielcach mieszkaliśmy, i wujek pożyczył mi Mercedesa swojego. I jest taka sytuacja. Podjeżdżam pod miejsce, gdzie mieszkamy, pod zbór, takim naprawdę ładnym Mercedesem, a przy bramie jest jakiś człowiek i rozmawia z honoratką przez domofon. Ja wychodzę z Mercedesa, ubrany w garnitur i idę do mieszkania, a honoratka wychodzi i ja nie pamiętam, chciała mu dać 10 czy 20 zł, a ja pytam, przepraszam, o co chodzi, w czym mogę pomóc? I on mówi, no tutaj już sprawa załatwiona. Ja mówię, no w porządku, ale chciałbym jednak wiedzieć, czego sprawa dotyczy, bo to jest moja żona. Tak? A on mówi, no i tam nie wiem, czy on, czy honoratka, mówi, że potrzebuje tam pieniędzy na to i na to, a tam chyba 20 zł, nie? Że poprosiłem i pani się zgodziła mi dać. Ja mówię, nie będzie tak, ale na szczęście mamy tutaj do wykoszenia ogródek, więc zapraszam, jakby pan wykosi i wtedy panu zapłacę uczciwie za pana pracę, nie? A mówi, nie, plecy mnie bolą. No to w takim razie przykro mi, nie? Jakby są różne sytuacje i różne formy, natomiast rzecz jest taka, że wydaje mi się, że przez to, że jest wiele osób, które proszą i jest duży procent szans, albo nasz taki domysł, ale raczej potwierdzony często, że te pieniądze zostaną wykorzystane w sposób, w który nie chcielibyśmy, żeby były wykorzystane, bo nie będą służyć tym ludziom, wydaje się, że ta chęć pomagania jest coraz mniejsza. Dlatego ja preferuję pomagać tam, gdzie wiem, że rzeczy są zweryfikowane. Gdzie rzeczywiście jest jakaś potrzeba, która jest jasna, albo na przykład pieniądze są zbierane przez jakąś instytucję, która jest wiarygodna, bo to też jest ważna pomoc, a ja mam wtedy tę pewność, że przekazuję środki, które trafią w to miejsce, przynajmniej w większości, bo czasem są jakieś tam koszty manipulacyjne związane z funkcjonowaniem danej zrzutki. Dobrze jest, ja lubię mieć takie potwierdzenie, przy czym nadal, gdy ludzie proszą, moje jakoś zwykle, no trudno jest nie pomóc. No. Rozumiem. Jest jeszcze jeden fragment w Przypowieściach 3:27. Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeśli to leży w twojej mocy. A, tak. To właśnie wszystko zależy, jak też oceniamy te słowa, co leży w mojej mocy. Mhm. Bo jakby zdaję sobie sprawę, że w dziedzinach właśnie tych socjologicznych i pomaganiu osobom uzależnionym czy osobom niegospodarnym i tak dalej, jakby jest rzeczą bardziej skomplikowaną i również ja często proponowałem to, co teraz powiedziałeś, żeby wspierać organizacje, które się na tym lepiej znają. Natomiast i tak będziemy ciągle zderzać się z osobami, które personalnie i wtedy warto jest sobie przynajmniej ja tak potrzebuję, kiedy nie lubię być zaskoczony daną sytuacją, że ktoś podchodzi i ja nie jestem gotowy, nie wiem co zrobić, nie mam podjętej decyzji, nie mam odłożonych pieniędzy. Natomiast dla mnie to jest dużą wartością, że ja sobie każdy miesiąc odkładam jakąś sumę. Jakby mentalnie mówię, to nie są już moje pieniądze, one są gotowe do tego, żeby komuś pomóc.
i na wypadek właśnie, kiedy mnie ktoś spotka, ja staram się mieć przygotowaną jakiś, no, źle powiem, że jakąś formułę, ale jakąś konkretną decyzję w konkretnych sytuacjach. Warto sobie to przemyśleć. Kiedy spotykamy taką osobę, to łatwo albo asertywnie powiedzieć nie, nie pomogę, albo okej, dobra, pomogę, ale na takich warunkach, albo zrobię to i tamto. Czy jest pan, pani na to gotowa, żebyśmy to tak zrobili, nie? I to jest fajna w ogóle zasada, z jednej strony mieć tę odpowiedź taką, albo przemyślane to chociaż, a z drugiej strony też mieć odłożone pieniądze, które możemy wykorzystać na ten cel. W ogóle w Starym Testamencie tak było, nie? Że ludzie mieli odkładać pieniądze, z których pomagać mieli potrzebującym. I jak mamy takie pieniądze, to chociaż ja muszę przyznać, że my tego nie robimy, to nie chcę tutaj udawać, że tak robimy, ale potrafię sobie wyobrazić, że gdyby zacząć to robić i mieć taką perspektywę, że dobra, to nie są moje pieniądze też. W sensie ja decyduję, że nie są moje, bo są moje, tak? Ale że to są pieniądze, które ja mogę przeznaczyć na pomoc komuś, to nawet gdy je stracę w tym sensie, nie będę ich mieć, to nie ja je straciłem, bo tak zdecydowałem. To jest fajne. Jest też druga zasada, która w tym kontekście jest bardzo fajna, to Jezus o tym mówił, żeby pożyczać w taki sposób, żeby nie spodziewać się zwrotu. I ja tu oczywiście nie mówię o wszystkich kwestiach, bo różnie może być, ale czasem ludzie przychodzą i mówią, ej, pożycz mi tam jakąś taką kwotę, którą jak nawet byśmy stracili, to nie byłoby problemu. I ja mam taki zwyczaj wtedy, że mówię, jasne, no, jeśli oczywiście tak zdecyduję, nie? Pożyczam ci, ale gdyby nawet mi nie oddał, to nie ma problemu i czasem nawet o tym mówię. Gdybyś nie mógł, coś się stanie, jakby nie ma problemu. Nie wiem, czy mamy czas, ale właśnie z Marcinem Knapikiem mieliśmy taką sytuację, jak byliśmy jeszcze w Ostródzie, że jeden zainteresowany chłopak Biblią, no miał tam, nie miał problemów finansowych, ale gdzieś tam mu troszkę brakowało. I on zapytał się, czy może pożyczyć 50 zł. My mu pożyczyliśmy. To był taki błąd. Ja od tamtej pory naprawdę nie pożyczam. Ja nie mam dużych kwot, więc jakby nie mam z tym problemu. Natomiast wolę dać, bo ten człowiek potem trudno mu było oddać i nas zaczął unikać i tak dalej. Straciliśmy kontakt, bo jemu było głupio z tym człowiekiem tylko dlatego, że za 50 zł myślę, a gdybyśmy powiedzieli, że mu dajemy i nie musi oddawać, jakby to ciekawe jestem, jakby się to potoczyło. Od tamtej pory właśnie nie lubię pożyczyć. Ach, no cóż, nie daliśmy wam żadnej odpowiedzi. Żadnej odpowiedzi, jak to robić, ale chcemy to robić. I ja mam takie nastawienie w życiu, że nie chcę być naiwnym, ale w tych sytuacjach, jakkolwiek to zabrzmi, ja, jako Darek Lazar, nie, jako nauczyciel w Izraelu, ja czasem wolę być naiwnym i popełnić błąd w tę stronę, niż zrobić to inaczej. No ale to każdy musi decydować za siebie. Natomiast będziemy się modlić, żeby Bóg dał nam w tej kwestii mądrość i gotowość do działania. Panie Boże, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że Ty nam tyle dałeś. Nawet nie pożyczyłeś, ale dałeś. Dałeś wszystko. Dałeś Syna swego, żeby tym, którzy nie zasługują, którzy zmarnowali tyle dobra, którzy z Twoją ziemią i z Twoimi darami zrobili rzeczy, których nawet nie ma co sprawozdawać. A z Twoim Synem to już w ogóle. Dziękujemy, że Ty nadal pomimo tej naszej postawy z przeszłości, byłeś gotowy dawać. I proszę, żebyśmy my też umieli rezygnować z siebie i pomagać ludziom. Pomagać mądrze. Pomagać tak, żeby to rzeczywiście była pomoc. I żeby to praktyczne nasze życie, ta postawa pomocy względem innych, mogła też dawać świadectwo, dawać taki obraz tego, jaki Ty jesteś, jakie jest Twoje królestwo. Pomóż nam, byśmy byli mądrzy. By w momentach, w których przyjdzie potrzeba, byśmy wiedzieli, co zrobić. Amen. Amen. Właśnie jak powiedziałeś o,
o tym, że czasem wolisz być naiwny, to mam takie wrażenie, że chociaż Jezus był bardzo sprytny, to w oczach innych wyglądał czasem jak naiwniak, dlatego że dawał coś, co czasem wiedział, że zmarnuje. I można byłoby tu wymieniać różne postacie, które Jezus w nich inwestował, a one zmarnowały to, co Jezus im dawał. Ale On dawał, pomimo tego, że wiedział, co się z tym stanie. No i Jego nauka jest taka, że gdyby ją zastosować, to chrześcijan łatwo będzie wykorzystać. Ale to jest temat na inny odcinek. Dziękujemy Wam bardzo za Waszą obecność, za pewnie dość sporo czasu poświęconego na ten odcinek. Życzymy Wam mądrości i podejmowania tych różnych trudnych decyzji tak, żebyście się czuli z tym dobrze, a żeby również i Bóg był w tym uwielbiony. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.